Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MC Auto, przed wami drugi odcinek z Minecraft Dungeons. Jeżeli zobaczycie, tak, trochę się zmieniło. Troszeczkę zmieniło, ponieważ nie mogłem się powstrzymać, żeby w tą grę nie grać. Zrobiłem dwa poziomy, zrobiłem kopanie czerwonego kamienia i zrobiłem błotniste bagna. Żałuję, że nie nagrywałem tego, ponieważ bardzo fajne rzeczy się wydarzyły na tych poziomach. Były dwa bossy, w sumie trzy. Był Enderman, był Alcymak z Minecrafta normalnego i był kocioł na bagnach. Bagna były najtrudniejsze poziomy. Bagna były ostatni boss na bagnach był bossem, na którym padłem. Więc to było zdecydowanie ciekawe. A teraz pójdziemy sobie dalej. Napomienną kuźnię, kaktusowy kanion czy dyniowe pastwiska. Zanim jeszcze zacznę w ogóle cokolwiek, to powiem wam, że ten gnój się nie opłaca, ponieważ miałem 1200, kupiłem, tam jest skrzynka, kupiłem za 89, przepraszam, po 80 wcześniej. Coś się podniosło mu cenę. Za 89 kupiłem dwa razy coś i dwa razy mi się nie opłaciło w ogóle nic. Zresztą pokażę, co mam. Tylko co sobie odbiorę, szmaragdy oczywiście. Mam tak, łuk łowcy z bagien, który jak widzicie jest, mam obrażenia w zasadzie dystansowej od 27 do 68 i zwyżaki atakują namierzone moby. Przepraszam. Mamy w zaklinaniu dodatkowe obrażenia do zaklętych wrogów. I tego potrzebowałem w ogóle, żeby przejść bossa na bagnach, co było ciekawe. Moje włosy, jak na poprzednim odcinku, w ogóle się mi nie słuchają. Zaraz nie wiem, co z nimi zrobię. Mam maszynkę w domu, rutę się na łyso. Mamy jaskinową zbroję. Jak widzicie, mamy nietoperza jako naszego zwierzaka. Tu lata na nietoperek. I mamy tutaj w zakręciach Śnieżkę, która jest na drugim poziomie Śnieżkę, która się co 3 sekundy uruchamia i w jakiegoś wroga uderza i go ogłusza. Potem będzie co sekundę, więc będzie super. Mamy też sztylety też na drugim poziomie. W zakręciach mamy grzmot. I mamy na 19 poziomie sztylety, 19 poziomie łukłowcy i 12 jaskinę. Mam 9 poziom ogólnie. Wędkę mamy na 19, jeszcze rozbiłem. Zachowałem sobie tą zbroję, bo jest w sumie ciekawa. Na takim samym poziomie jak aktualnie mam, więc jeżeli coś większego wezmę, to rozbiję to i rozbiję to. Co by się stało, gdybym rozbił to? To sobie czy z powrotem. Super, o to mi chodziło. Okej. Te dwa poziomy były fajne, były na pewno unikalne, były na pewno różniące się od siebie. Podniosły poprzeczkę strasznie, więc jestem mega ciekawy, co będzie dalej. No i tak powiem, przepraszam, nie mogłem się powstrzymać po prostu, żeby nie grać. Ale okej, koniec wstępu. Idziemy dalej na poziom 10, kaktusowy kanion. Okej, zobaczmy, o co chodzi w tym poziomie i zobaczmy kascenkę. Widzę jakiegoś szkieleta zaczarowanego, nie podoba mi się to. I tak, wiedźmy na bagnach są głupie. The Arch-Illager seeks to summon armies of the undead using a power that rests deep within an ancient and forgotten desert temple. Finding the temple, however, is an adventure in its own right. For the entrance lies hidden somewhere in this canyon. A sprawling maze of malevolent mobs and lost secrets. Okej, znowu słyszę mojego zombiaka. Co mam aktywować? Co to jest? Za świątynię. Czyli co to będą zagadki, panie i panowie? No i tak, w poprzednim odcinku nie używałem w ogóle mapy, nie używałem w ogóle fajerwerk, nie używałem w ogóle nic. Możemy sobie psa mięskiem przyzwać, naszego kochanego pieska. Nie mam imienia do niego, mój pies nie ma imienia w Minecrafcie. Ale myślę, że nazwę go... Moja dziewczyna to polubi. Nazwę go Bucket. Ponieważ tak, nazwę go Bucket. O, mój pies właśnie wybuchł. Mój pies będzie nazywał się Bucket, koniec tematu. To jest jakiś czarownik, który nam... jakieś filary tutaj dawał? Czy cholera, co to było? Co... Idźcie, panowie. Okej, okay, to jest poziom ogólnie następny już pod po... poczekałem się. Nie pamiętam, który poziom blokowuje ten poziom. Chciałem powiedzieć, który, ale nie pamiętam tak szczerze. Ale poziomy zablokowują się po kolei mniej więcej. Na przykład czerwony kamień nam odblokował kuźnię. Ten poziom nam odblokuje już poziom w zamku bądź pod zamkiem. Jedno z dwóch. No szczelnie. Okej. Okay. Dostaliśmy łuk gorszy, który sobie to sobie to rozbijemy. Nie tu, tutaj. Rozbijemy sobie ten łuk, bo nam się nie przyda. Ja rozbijam rzeczy, które mają mniejszy poziom, bo nie chcę, żeby mi zawalało eku, a z tego są emeraldy, a emeraldy są cenne. A nie wiem, czy tego typa będę jeszcze trzymał, bo gościu jest z kamerą jak cholera, naprawdę. Nic sobie od niego nie dostałem jeszcze. No dobra, na początku, pierwszym odcinku na początku, okej, coś wtedy, ale teraz... teraz dostajemy rzeczy z poziomu bardziej niż... cokolwiek innego.
Nie, musimy się na razie leczyć. Zobaczymy, jaki boss będzie tu, jeżeli będzie w ogóle. Czy to wybucha? Czy to jest jak klipę? Nie. Wybuchało chyba wcześniej, jeżeli się nie mylę. Mapa mówi nam, że pominęliśmy chyba coś. Jedną ścieżkę, ale wątpię, żeby tam coś było, ale zawsze, zawsze warto zobaczyć. Tak, zabijam zwierzęta, bo oczywiście mięso. A przydałoby się trochę zregenerować. Czy mam jakiegoś gagatka? O, piękny strzał, Mateusz. Dwa razy nawet nie trafiłeś. Wow. Tak, dokładnie. Dokładnie, stary. Żebyś wiedział. Rozmanowałem teraz to, bo jemu się życie nie przywraca. Tylko się przywołuje jeszcze raz. To jest głupie, bo powinien tak być. Chociaż z drugiej strony to się też ładuje szybko, więc może tak nie powinno być. Ale ja wiem. Okej. Okay. Jestem ogólnie dzisiaj cały dzień jakiś hiperaktywny. Tak cały czas chodzę. Więc postanowiłem coś nagrać, plus tak jak mówiłem we vlogu wczoraj, wracam nagrywania i będę to regularnie nagrywał. Nie chcę tam spaść, bo dziękuję. To jest dla mnie. Dlatego Minecraft Dungeons jest to gra, którą oczywiście nie mogę się powstrzymać aż tak, że grałem między odcinkami. Co nie powinienem robić, no ale przynajmniej jestem dalej w grze i zobaczycie, co jest dalej. Nie wiem, czy te odcinki będą cięte, nie wiem, czy te odcinki będą niecięte. Chciałbym właśnie, lubię zostawiać gry, które są niepocięte właśnie, z których robię serię. A jednoodcinkowce oczywiście są pocięte lewo i prawo. Ponieważ są jednoodcinkowce, to bardziej chcę pokazać grę, bądź typ, bądź cokolwiek innego. Bardziej niż samą rozgrywkę, bo rozgrywkę każdy zna. Coś tego typu. No chyba, że będzie gra, w którą będę dopiero co pokazywał, to wtedy która dopiero co wyjdzie, bądź będę miał dostęp do jakiejś. Cholera, wiem, że tak w przyszłości będzie. To wtedy będę oczywiście zostawiał całe. Chociaż wtedy jakąś lepszą zbroję dostaliśmy. Chociaż wtedy mój pogląd też się może zmienić, prawda? O, wow, kto mi tak strzela tam? Powaleni. Powaleni, panie i panowie, powaleni, co to ma być? Dobra, 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 tu ktoś w wodzie ze mną chce walczyć. Mogę sam wyjść? Dzięki. Dzięki, dzięki. Okej, okay, skrzynka to w skrzynce, jakaś zbroja potężna. Jeszcze lepsza niż to mam aktualnie. Nie wiem, która jest lepsza, tą, którą zabraliśmy przed chwilą, czy tą, którą zabraliśmy teraz. Dostajemy w ciebie lewo i prawo pomocy! To był dźwięk zajmowania trójki? Jestem w stanie to potwierdzić! Nie bij mnie! To brzmiało bardzo jak dźwięk zajmowania trójki. Nie będę tylko porównywał teraz, ale... Ale to był dźwięk zajmowania trójki. Nieważne. Mamy iść tam, przejdziemy sobie oczywiście w drugą stronę, ponieważ chcę pozwiedzać i chcę trochę poczyścić. Okej, nikt mnie tu nie będzie atakował już raczej. Raczej? Więc zobaczmy sobie te zbroje. No, ta jest w ogóle znacznie lepsza. 7 się zdrowie, otrzymuje się toperz jako swojego. No, super! Czyli nie toperz mi zostaje. Superowo, czyli możemy to rozbić, dostajemy 3 z powrotem i możemy to zaklnąć na jakieś ciekawe rzeczy. Na śnieżkę, tak. Snake zdrowia, przy aktywacji dowolnego artefaktu uzyskuje zrobienie zdrowia. To może być też ciekawe, ale wolę śnieżkę. Wolę śnieżkę, znacznie bardziej. Okej, okay, to sobie rozwalimy. Cordelas. Jak tym się bije w ogóle? Nie, sztyle to są. Sztyle są zbyt OP. Tutaj przeniesiemy to na górę, żeby to ładnie wyglądało. Okej. Okay. Piesku, wracaj do mnie. A pan mówi mi, że mogę iść tu. Panowie. Bez przesady, Spokojnie, na spokojnie. Każdego wystarczy. Spoko. Jeżeli tak się by to ruszył na kamerce, to też mam teraz mikrofon trochę w innym miejscu, jeżeli mogę się zauważyć. Nie wybuchaj! Więc muszę być bardziej tutaj, niż bardziej tutaj. Bo wcześniej miałem mikrofon tutaj, byłem bardziej przesunięty do biurka. I mogłem się dzielić na przykład ściem przybyłku w ten sposób. A teraz wyglądałoby to dziwnie, no nie? Nie wiem, czy je dobrze słuchać teraz, naprawdę głośniej. Więc jestem trochę odsunięty, jestem w ten sposób. I tak aktualnie będzie. Jeżeli przekminię, jak to zrobić lepiej, a zapewne nie przekminię, bo nie mam pomysłu, że to zrobić inaczej, to będzie inaczej. Aktualnie jest tak, mam nadzieję, że i tak mnie dobrze słuchać, i tak mnie dobrze widać. I będzie ok. Za miesiąc będę miał lepszą kamerkę, także oczekujcie na to. Piesku, czy mogę coś z tobą zrobić? Nie, odpaliłem fajerwerkę, no dobra. Oczekujcie, będzie fajnie. Mam nadzieję, że będę na pewno lepiej na kamerce wyglądał. Będę musiał jeszcze bardziej dbać o siebie niż wam teraz. To zdecydowanie.
Też nie lubię robić kamerki w każdym filmie, ponieważ trzeba się oganiać do każdego filmu, ale czasami po prostu chcę nagrać film niż się oganiać. Wiem, to trochę leniwe z mojej strony, no ale tak jest. To zaopatrzenie zawsze jest to samo. Na przykład, gdybym robił sobie z Minecrafta normalnego, to tam w ogóle nie musiałbym mieć kamerki. To jest prawda. Osłyszałem coś bardzo niedobrego. Coś, co bardzo źle brzmi. Tak, wybuchają te. Dobra, tu mnie strzelają. Nie wiem, czy mogę tam w ogóle wejść na górę. Pewnie tak. Trzeba jakieś większe gromady przeciwników, które mogę wysadzić moją fireballą. Ale nie mogę znaleźć. No dobra, trudno. O, wow. Panowie. Oh shit. Tego nie zauważyłem. To ty, dziadu. A masz fireballko. Należało ci się. Nie wiem, co otworzyłem teraz. Zasil magiczne latarnie. Okej, przepraszam. My bad. Nie widziałem tego. Siema, stary. Dawaj go. Dobrze. Gruby byk. Do ciebie jedzonko. Please. O, dzięki. Jak dobrze. Macie TNT. O, za tego rzuciłem. Jeszcze w wodzie chyba. Boże, to wszystko wybucha. Ty jesteś denerwujący. Jestem jak wiedźmą w poprzednim poziomie. Na bagnach, przepraszam, nie widzieliście tego. Ajcik. Dobra. Tu mamy wodę, nie wejdźmy w wodę. Czy możemy pływać w wodzie, ale... Po co chodzić do wody, jak możemy sobie przetrójlać? Chcesz się mierzyć? Nie wydaje mi się. Pies mi... Co to był za dźwięk? Ziewał? Gdzieś tutaj? Co? Ciekawe i dziwne. Spadaj. Moja magiczna latarnia. Mój beacon. Okej. Macie panowie? Macie panowie. Pięknie. Czekam jeszcze, tu jest gdzieś... O-o. Nie. Oh shit. Możesz mnie puścić? Gdzie on jest? Typ mnie denerwuje, naprawdę. Tutaj jesteś. Nawet dwóch pasji, dlatego nie mogłem przejść. Taka zbroja gorsza niż mam aktualnie. Denerwują mnie ci ludzie, naprawdę, bo nie mogę iść na moje spokoju do przodu. Poziom 10. Odblokowano osiągnięcie. Sumienny scout. Osiągnij poziom 10. Tak myślałem, że dostanę 10 poziom osiągnięcie, tak jest w większości gier. Dobra, o, oczywiście znowu lag, bo dostałem osiągnięcie, dostaję. Za każdym razem dostaję osiągnięcie, dostaję lagi. O, wow, mogę w ogóle to otworzyć. Liczba znalezionych tajemnic 0 na 1. To w takim razie te tajemnice są. Warty skrzyń 3 na 3. Znajdź świątynię. No dobra. Tu coś mamy schowane. Nie wiem tylko co i po co. Nic tu nie ma. Świetnie. Tajemnic, okej. Czyli to te tajemnice gdzie są w takim razie? Jak je znaleźć? Najlepsze pytanie. O, mamy zombiaki pustynne. Ciekawie chodzą. Gdyby tak zombiaki chodziły te pustynne w Minecraftie normalnym w ten sposób, nie obraziłbym się. Fajnie to wygląda. Podawałem strzały dzięki mojemu pieskowi. Świetnie. Macie. Po sprawie. Nie bij. O, co to? Szkielet jeździec. I do safety. Ała. Gincie. Wszyscy. I to był taki miniboss. Instaforma, ty mnie teraz nie widzisz. Bum. Ile obrażeń dostał. Został zaatakowany z nienacka. Gdzie możemy iść? Wszędzie. Czy dalej mamy tę tajemnicę? Tak, gdzieś tutaj tajemnica dalej jest. Tutaj. To wygląda mega dziwnie. Nie wiem. To wygląda mega dziwnie tutaj. Jest taki zaułek tu dziwny, widzicie? Tu. No jest, nie mogę zrobić. Nie czaję. Takie coś było w krypcie w poprzednim odcinku też, że była taka po prostu ściana z drytu, w sumie nic więcej.
potrzebuję jeszcze jednej, zabijają creeperów na raz. Wow, co się stało? O piesku, do mnie. A jeszcze nie możesz, no to świetnie. Chyba mi umarł, ja tego nie mogę. O, świnie, chodź tu. Ty możesz mieć sobie fajne rzeczy, nie masz fajnych rzeczy, masz ciężką kuszę, która mi się nie przyda kompletnie. Rozbij, rozbij, rozbij. Pięknie. Masz creeperze, bo ty to lubisz. Bardzo to lubi. Dobra. Tu mamy coś schowane? Nie. Szukuję wszystko, bo jeżeli jest ta tajemnica, to ja bardzo chcę ją znaleźć i poznać i w ogóle odkryć. Ale nie ma tu nigdzie nic, ja mam znaleźć to wszystko, tu nigdzie nic nie ma. Jak żyć? Zobaczenie, co znowu strzały i chleb? Tak. Nic się nie zmienia w tej dzielnicy, jeśli chodzi o to. Zrobiłem creepera, w sumie też coś. Mogę stać i tylko klikać sobie guzik. Bardzo przyjemnie, nie powiem. Panie creeper, pan odejdź, bo pan wybucha, że to nie jest fajne. O mój Boże, ile creeperów! Nie! Co się stało? Boże, jaki creeper! O mój Boże, co ten ziomek robi? Tu musisz umrzeć za każdym razem najszybciej. Mogę tu wejść jakoś? Odblokuj. Zakładam, że nie mam klucza. Tam jest klucz. Wszystko się wyjaśniło. Masz. Muszę trochę przyspieszyć. Dobra. Też potrzebuję klucza. Potrzebuję niebieskiego najpierw. Gdzie jest niebieski klucz tutaj? Co to jest za dźwięk w ogóle? Oh shit! To ty? Nie, tylko nie boss! Zasadzka, okej. Okay. Zasadzka jest okej. Okay. Zasadzkę je przyzwałem. Niech ze mną walczy, mamy generację, bardzo miło. Ale zasadzka stary, ja. Co to? Kto wydaje ten dźwięk? Klucz? Co? Usłyszałem, coś się zespiło. Tak. Big Zombiak się zespił. Te śnieżki są super, patrzcie. Cyk. Piękna sprawa. Okej, ten klucz musimy zanieść tutaj. I ten został śnieżką. Tu zabijamy. Pięknie, okej, i teraz co możemy otworzyć? Gdzie jest ten klucz? Gdzie go już zgubiłem? Gdzie on jest? Ucieka! Wracaj tu! Jaką babinę! Dobra, udało się. Boże święty. Ten wybuchnie, spoko. Lemo. Ten wybuchnie. Szkielet. Tak jest. Super. Ta tajemnica gdzie jest? Panie i panowie, dajcie mi tajemnicę. Tu? No nie. Nie czaję. O, to piękne strzało, to mi dokładnie chodziło. A jeszcze jedno, no tak. Przepraszam. Dobra panowie. Zawodowi strzelcy z was widzę. Cześć kluczu. Czekamy. Najka. Bo jak nie dostanę, to ten klucz mi się... Ucieka mi się po prostu ze mnie. Ucieka mi. Co za klucze. Dobra. O, dostałem od creeperów. Doświadczyłem go czy nie? Ucieka mi znowu. Wracaj tu. Oblokujemy tutaj. Okej, idziemy się rozprawić z tymi, którymi pominęliśmy. Komu tu pominęliśmy? Ciebie. I jeszcze kilku z tyłu panów.
Z tyłu panów. Chcemy kuszę jakąś od tego? Rzadka, ciężka kusza. No ale, dude, ja mam na 19 poziomie łuk. Nie potrzebuję tego ani trochę. No dobra, ten poziom jest troszkę długi, trzeba przyznać. Dlatego będzie jeden poziom na odcinek, tak mi się wydaje. Aktualnie. Creeper idzie zaczarowany. Udałoby się zrobić takie coś. Przeżył to. A ty giń. To jest ta strzała, tylko po prostu potrafili ich przejmować. Dlatego on jest ciężki. Dobra. Trochę creeperów. Zakręty mopą do końca, nie problemu. Ten dźwięk jest zajmę na trójki, Boże, ja pamiętam, każdy dźwięk zajmę na trójki, no prawie, może nie każdy, bez przesady. Ale ten dźwięk to ja pamiętam bardzo dobrze, powiem, w specyficznym miejscu. Tak, dźwięk jest w specyficznym miejscu. Tak bardzo kocham tą grę. Jezu, ała. Jest on zaczarowany, idzie, jak ja mogę pokonać. Dobra, udało się, muszę tam wejść. Blokowane osiągnięcie, będę miał lagi. Złamany czar, pokonałem 50 zakrętych mobów. No tak, z bagien. Zostało. Widzicie, złamam lagi, bo dostałem osiągnięcie. Witamy na Midoisie. Panowie! Koniec balu, panu Lalu, naprawdę. Przesada. Jakiś, gdzie jest ten sekret? Gdzie jest ten sekret, no? Dajcie mi sekrecik. Daj Wiedźminowi sekrecika. To było paskudne, chyba wiem, przepraszam. Kurwa! Umarłem prawie. Znowu prawie umarłem. Pieprzone klipery. Okej. Nikt mnie nie widzi. Jestem cieniem. Mam cienistą formę. Dobra, umarł w końcu. Nic tu nie ma. To wygląda dziwnie. Wygląda zdecydowanie dziwnie. Co jest, ale tu posiedzę? Mogę tu uzyskać zdrowie? Ewentualnie? Nie? Okej. Okay. Szkoda. No takie miejsce byłoby fajne, żeby sobie ściąć i rzeczy odzyskać. Tylko jednorazowo. Żeby to, wiecie, żebyśmy tam wchodzili i to się wysuszało. Tak to ujmę. Coś jest. Jakkolwiek. Mogę spaść na dół? Nie, okej. Okay. To może nawet lepiej. Słyszałem dziwne dźwięki, tak by the way. Jaki... Dziwne to było. Sprawdźmy zatem. O, co chodzi? Oho, znowu zasadzka. Ja sobie przygotuję fajerwerkę. Bitwa na arenie. O Boże, dużo was. Dużo, że mam dużo strzał. Piesku, do ataku. Dobrze. Jeszcze. O nie, creeper! Ale lipa. Prawie w to wszedłem. Brawo ja. Wybuchnij! To głupi creeper. No nareszcie. Jest opętane. To opętane mamy są mega mocne. A ty giniesz. Już nikt nie będzie pod twoim zaklęciem. Ty też giniesz. Chyba dużo was, dużo was. O, creeper! Jezus. Zakrywam się, że nie tyle to ciężkie. O, lepszy łuk mamy? Nie, gorszy. Współczuję wam już. Wy jesteście mocni, naprawdę. Ty, nie. Nic nie będziesz mi opętywał. Wejdź do świątyni. Dopiero wchodzimy do świątyni? Jejku. Czy to jest koniec poziomu, czy dalej ten poziom się będzie ciągnął? Zobaczymy, ale tu możemy iść w lewo. Sprawdźmy, co tu mamy. Jeżeli po schodach, trochę to schowane jest. Czy tu jest sekret gdzieś będzie? Proszę. Ciężko na to pracowałem. Gdzieś możemy przejść, patrzcie.
Tu powinno coś być. A może tu coś jest, tylko po prostu nie wiem tego odblokować, bądź znaleźć. Czuję się mega źle, że nie potrafię czegoś znaleźć. I tu na prawo jeszcze możemy iść. Tu na prawo jeszcze jest ścieżka. Sprawdźmy tu. Możemy tu wejść na dół? Nie możemy tu wejść na dół. Tu możemy się przejść, a tu nic nie będzie, paskudny. A, jest tu coś, jednak. Proszę bardzo. Czy to był ten sekret? Nie. To jest jakaś tajemnica. Tu tajemnicy, no niestety nie znalazłem. Okej. Okay. Jest świątynia. Tu na dole są przedmioty, które trzeba zadać na TNT. Tu po lewej też coś mamy. Tu możemy pójść za. Patrzcie na to. I tu też nic nie ma. Po co mogę tu wejść, skoro tu nic nie ma? To jest głupie. Ale bardzo. Tak, piesku? Zgadzam się. To jest bardzo głupie. Bałuk jest gorszy, to jest gorsze. Nie chcę nic z tego. Jeżeli robię coś złego, to przepraszam. Przestawię sobie to, bo lubię, jak składnie wygląda. Proszę bardzo, cyk. Koniec poziomu, tak jest. Znowu osiągnięcie. Ukończ misję. Kopalnię czerwonego kamienia i kaktusowy kanion. Okej. Okay. Panie i panowie. Nie wiem, który poziom już mamy, prawie 11. 92% pokonanych mobów, to jest skrzyń otwartych. Pięknie, nie wiem, co było w tym sekrecie w takim razie. Tej tajemnicy. Róg wichrów. Co to jest? Róg wichrów, to jest artefakt, co on robi? Odpycha moby, czas odwalnia 10 sekund. Odpycha mobów i spowalnia ich na krótki czas. Mech, nie podoba mi się to. Dobra, słuchaj, stary. Dam ci jeszcze jedną szansę. Okej, okay, na odbudowanie swojego wizerunku. Pomienna kuźnia, pustynna świątynia, czyli mamy trzy poziomy znowu odblokowane. I potem będzie mi ten odblokowany, czyli ten się blokowuje potem albo po tym. A ten jest, z tego co widzę, znowu opcjonalny. Ostatnio było te bagna, błotniste bagna były opcjonalne. I powiem wam tyle, że dał mi wciry. A, bo były opcjonalne, no nie? I mamy teraz siły. 16, czyli moglibyśmy się wyjść na creeperowe lasy na właśnie ten poziom. Oh, damn. No dobra, pomyślimy sobie na to. Dobra, dam ci jeszcze jedną szansę, stary. No i jak ja mam z nim współpracować? Jak ja mam z tym kowalem współpracować? Naprawdę nie wiem. Ale okej, okay. To był odcinek drugi z Minecraft Dungeons. Mam nadzieję, że wam się podobały. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. To naprawdę pomaga człowiekowi w życiu na tym ciężkim YouTube'owym pastwisku. I przepraszam też, że grałem poza odcinkiem, po prostu nie mogłem się w żaden sposób powstrzymać. No ale cóż, trzymajcie się moi drodzy, na razie, cześć i pa, to był drugi odcinek Minecraft Dungeon, zapraszam na kolejne i trzymajcie się, na razie i pa pa.